Hej, jestem Kierzu, a to jest gra Luz. Dzisiaj mamy kolejną misję, siódmą zabawę chowanego. A może tak, zanim zacznę, dzisiaj jest dopiero 9:04, to może taki suchar na dzień dobry. Jakie jest najlepsze warzywo w ogródku? Bestseller. Haha, dobra. Dobra, co my tu mamy? 10 do 15 listopada 1963. Pułkownik Sheridan odmówił wykonania bezpośredniego rozkazu wydanego przez generała Ortebiego i nie wprowadził swoich żołnierzy prosto w pułapkę przygotowaną przez generała von Richtera. Zamiast tego wolał przeprowadzić kontratak na Włochów, a potem zachować się zupełnie inaczej niż przewidywali to Niemcy. Walcząc o każdy dom, ludzie Sheridania wreszcie odepchnęli Włochów na pozycje wyjściowe. Tyle. Co my tu mamy? Musimy zaatakować jakąś bazę. To spoko. Zaczynamy. Polowice. Ha. Możemy ich zgnieść, herr general. Jeszcze nie. Czekam na kolejnego gościa. Jawohl, herr general. Dane Prometeusza są zadziwiająco precyzyjne. Generale? Nic. Głośno myślę. Mój Boże, to masakra. Nasze straty. Idiota! Mówiłem, żeby odwołał lądowanie. Cóż, Weatherby prosi nas o wsparcie. Co zrobimy? Sam mógłby zginąć, ale jego ludzie nie zasługują na taki los. Co ja mogę? Tego nie wiem. Jak myślisz, czemu Niemcy nie rzucili wszystkich swoich sił? Właśnie. Czemu nie wysłali na nas wszystkiego, co mają? Przypuszczam, że po prostu nie muszą, bo aż dotąd wyprzedzali nas zawsze o krok, wiedząc dokładnie kiedy i gdzie uderzymy. Sądziłem, że to głupota Weatherby'ego, ale macie rację. Zbyt wiele zbiegów okoliczności. Jedyny sposób, by się z tego wydostać, to zignorować plan. Biorąc pod uwagę najświeższe informacje i moją ocenę, Niemcy zgrupowali się tutaj. Włosi tutaj i tutaj. Jeśli uderzymy na główne siły Włochów, możemy odwrócić sytuację. Zadamy im cios pod brzusze i Niemcy będą musieli zareagować. Weatherby zabiera wszystkie zapasy, by wesprzeć swoją operację. Będziemy musieli przetrwać na tym, co zdobędziemy. Widzicie ten skład zaopatrzenia? Piechota powinna go zająć. No dobra, zaczynamy. Piechota, co my tu mamy? Te maleństwa to carro veloce, sir. Zostały im jedynie tankietki. Nie lekceważcie ich jednak. Może i mają nędzny pancerz, ale są zabójcze w starciu z piechotą. Dobra. Żołnierze zostali przeszkoleni w ścisłej dyscyplinie radiowej. Doskonale, pułkowniku. Może spróbujemy tego fortelu von Richtera z ciszą radiową? Cisza radiowa? Spoko, man. Bardzo dobrze. Nie wykryją naszych oddziałów, dopóki ich nie dostrzegą. Teraz możemy manewrować niepostrzeżenie. To ma 4 minuty, spoko. Ponad. Jednostki zachowują ciszę radiową. Jednostki zachowujące ciszę radiową są przeźroczyste. No dobra. A ten czołg co tu robi? Ja, ale ma cena. Fajnego. Wskaż budynek swojej piechocie, a następnie wsi cechy piechotają. No spoko. Tylko ciebie piechotą mogą zajmować wrogie. No ba. A coś ty myślał? Szyk bombowy. Ten WTP jak sobie radzi? Szkoda patrzeć. Musimy lepiej udzielać. Zajęliśmy ich punkt zaopatrzeniowy. Więcej zapasów dla nas. Ale zachowajcie ostrożność. Spróbują go odbić, a odbudowa byłaby kosztowna. Pułkowniku, odkryliśmy pozycję ich posterunku. To stara baza szkoleniowa oddziałów przeciwpancernych.
Sheridan, najlepszą obronę stanowi silny atak. Musimy zająć ich sztab, zanim zareagują. Raporty o lądowaniu Weatherby'ego są coraz gorsze. Nasi żołnierze giną z powodu jego niekompetencji. Uważajcie na włoskie czołgi. Piechota powinna ukrywać się w lasach lub miastach i atakować z zaskoczenia. Cztery. Tutaj cztery. Tak jest. Zaczynamy produkcję oddziału. Sztab zapewnił nam nowy pole. Tutaj damy dwójkę. Spoko. No. Dobre wieści, pułkowniku. Najwyższe dowództwo przydzieliło nam dwa czołgi Lee. Wyborne wieści. Dwa czołgi bardzo się przydadzą. Słuchaj, swoje czołgi M, czyli... Spoko. Jak to są te? To tutaj wyślemy. Już bezpieczniej. Tu dam... O! Vivia damy tutaj. Przydałoby się do miasta, przydałoby się ich wysłać, ale jeszcze nie. Spoko. Ślemy tutaj. Średni to wycofamy jednostki. Damy tutaj. Jezu, ile pomocy. Takie... O, ciekawe linie. Cały czas w tym jednym miejscu. A nie. No drodze? Ciekawe. Targa mnie zaskakuje. Poszak jest taka cisza. Zacząłem używać programu, który oddzielnie nagrywa mikrofon, więc dlatego jest taki dobry głos. Kupiłem sobie jakieś nowe słuchawki. Plantronics GameCon 377. Sir, włoska piechota rozpoczęła kontratak. Czołgi Lee powinny ją zdziesiątkować swym ogniem. Come on! Co to jest? Lekka piechota. A spoko. Go, go, power. No. Cholera. Wyślemy, żeby było bezpiecznie, tak wysujemy swoje linie. Piechotę wyślemy tutaj. Włosi wysyłają czołgi M15. Parszywa nowina, mogą zmieść nasze Lee. Będziecie musieli zasadzić się na nich z piechotą. Co to jest?
Wywiadowcy? A nie. To ma jakieś zwiadowce, czy co? No. Powstajcie. Co to jest? No, Francuzi. Fajna baza. Zakład szkoleniowy. Ech, temat tej bitwy za mądry nie jest. Czyli mi w ogóle budynki by... przyspieszkanie... A, aha. Patrolują teren. Jeśli odszyfrujemy ich transmisję i prześledzimy ruchy, możemy zorganizować zasadzkę. Prowadzimy nas w transmisji nieprzyjaciela. Cholew, chol. Kto mówi? Hagrid, cholipka. Jednostka informuje o likwidacji nieprzyjaciela. Zawód, nasze jednostki są pod ostrzałem. Tak, wyślemy. Dobra, szybko do lasu. Trzeba by się to... Zaatakujemy? Hehe, będzie ciekawie. Tajna operacja! Oj, coś mi się tu nie podoba, że tak przeszczabie. Coś będzie ciekawego. Czy coś Francuzi? Też Francuzi? Wszędzie Francuzi. Ci Brytyjczycy sobie cały czas tu stoją. Trzeba mi się trzeba. Ajajaj. O. Sztab zapewnił nam nowy portel. Raport, nasza jednostka została zniszczona. Raz, dwa, trzy, cztery. Przy do lasku. Rozpoczęto rekrutację. Ajajaj. Będzie buba. 5 minut. Udało się robić spadochroniarzy, to było fajniej. Cztery. Gdzieś ciebie tutaj, o te będą dobrze skryć. Piechoty nie mogą niszczyć. Ciekawe. Te samoloty. A tutaj. Cały czas słyszę te samoloty, nie wiem gdzie są. Jednostka donosi o uszkodzenia.
Ajajaj. Będzie ciekawie. Mogę, że mam lasy, się mogę skryć. No wysłał tu jeden. A, jeszcze mam tą radiową. Muszę poczekać. Fajne dziury. Moje plany jakąś... Zamyślam sobie kup... A jak jest taka cisza, to może sobie coś tam pogo... Pomówię. Zamyślam sobie kupić grę Wargame. Zimna wojna. Zaciekawiła mnie tak. Ja. No grałem World in Conflict, Ruse. No grałem. No właśnie. Podoba mi się to samo, takie coś podobnego. Dobra. O. Ja lubię artylerię. Dlaczego zawsze w lasy nawalają? A mają całą normalnie. O, już prawie. To jest dywizja piechoty. Cześć. Aha. A co to? O, ciekawe. Okopy. Trzeba coś tutaj. No. Teraz możemy szybko naatakować. Ajajaj. Aha. Trzeba było zrobić szybką pracę. Tuk. Raport. Koniec ciszy radiowej. To jeszcze dwóch przydałoby się wysłać. A nie. Okej, tą część mam bezpieczną. Ohoho. A nas załatwili. Ale jazda. Kurde, nas załatwili. Tu no, trzeba dać piechotę tutaj. A nas załatwili goście. Zobaczyli nas! Lepiej zasłońmy się ciszą radiową, inaczej rzucą się na nas jak karty na lisa. Zarządzono ciszę radiową. Jednostki wprowadzają ciszę radiową. Kurczę, to szczerze to nie lubię tej misji.
wszystkie ślady poszły. Prawie. Pamiętajcie, Sheridan, jednostki zwiadowcze są o wiele skuteczniejsze, gdy nic nie zasłania im pola widzenia. Ja pierdzie, przecież ja mam te czołgi, zapomniałem o nich. Co by jeszcze tutaj się wysłać? A, przeciwko jednemu to jest... A, dobra, spokojnie. Przeciwko jednemu. Come on, bo cię zauważą. O, robi się ciekawie. Dobra, najpierw dzielę z tą piechotą. Ciekawie będzie. Lubię taką misję. A jednak tą misję polubiłem. Mam nadzieję, że coś będzie mnie słyszeć, bo ten mikrofon jest w takim ciekawym miejscu ułożony. Jak się cofa. Dzisiaj będzie mnie słychać, bo wiem próby raczej tak. Kluczem do zwycięstwa jest odpowiednie rozpoznanie. Wyślijcie więcej jednostek zwiadu, by odkryć rozmieszczenie sił wroga. O! Nie za ciekawie to wygląda. Tutaj trzeba wysłać jakieś jednostki. Jak dobrze. Ajajaj, cofać, cofać. Come on. Skurna, bezpiecznie. To było co, gdzie w końcu ja lecą?
jadą. Mogłyby zniszczyć coś. Tylko tak sobie lecą. Pewnie nic nie zniszczą. Nowy program, gdzie oni lecą. Fajnie wygląda z dołu. A, nic ciekawego. Nie je niszczą. O tak, dobrze to zrobiłem. Jest dobrze. Czy radiowe muszę dać. Ciekawie. Robi się ciekawie. Fuck. Ajajaj. Czas zniszczyć to cholerstwo. Teraz zaczniemy kolejną operację. No. Jednostka zgłasza zasadzkę przygotowaną przez wroga. Skazano cel. Zniszczyć go. Raport. Jednostka ponownie wciągły. Jeden z naszych oddziałów został zniszczony. Zapiszemy sobie. Jeszcze nic nie zapisałem. O kurczę, tak mi dobrze idzie. Konie ma zabezpieczone wszystko. No, można tak powiedzieć. A co my? A ma spoko, którzy okazji to.
Się robi ciekawie. Wrogi czołg z miotaczem ognia. Możesz ty w mordę. Wytrzymać to, ale możemy podejść bliżej, korzystając z ciszy radiowej i dostępnej osłony. No pierdzielać. Się będziecie pieprzyć. O, wyślemy. Nie da się przejąć? No bez jaj. Chociaż to się da przejąć? Ty, piechoto, zajmiesz sztab. No. Się coś budować? O, fajnie. Tylko szkoda, że teraz. Piechoto teraz. Dobra. Przejmujemy. A nawet polubiłem tą misję, jak już to mówiłem. Trochę niewyspany jestem, bo mnie dziadek obudził, bo zadzwonił o 8. A nic się nie stało. Tak bym długo jeszcze nie spał. Waszeli są nietknięte. Prawdziwy z was dowódca kawalerii pancernej. Dobra robota, pułkowniku. Dzięki ich posterunkowi mamy teraz dobrą pozycję, by zająć ich sztab. Czas rozgrywki 31 minut 15 sekund. Ulubiony fortel, cisza radiowa, ulubiony oddział, piechota. Rozkazu na minutę 3,52 bilans ofiar, 2,26 do 1. O jest, to będzie chyba. To będzie bardzo długi odcinek. Bardzo długi. Mam nadzieję, że wytrwacie w tym. No to. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Na razie.